Cześć, witajcie przed Wami Boszu w kolejnym odcinku. Dzisiaj pokazałem Wam parę możliwości takiego oto diabeła. Jak widać, 300. Jak widać, Chińczyk. I jak widać albo nie, no ten silnik jest taki, no nie chiński, ja bym powiedział. Ale nie, to jest Chińczyk. To jest chińska 300, która ma 4 zawory. Gaśnik bodajże 32 mm, jak dobrze pamiętam, 300 oczywiście pojemności. Jak widzicie, nawet ma takie jajko tutaj, takie ala, wiecie, dyfuzor. No, powiem Wam, no ma to moc, jak na Chińczyka. Zresztą sami widzieliście nagranie to w tym momencie, Wam pokażę pewnie, jak to wygląda. Także no, widzieliście, ma to trochę mocy, jak na Chińczyka. Także niby Chińczyk, chiński cross, ale to kurde jedzie, nie? A czekajcie, może sobie paliwo w razie czego zamknę, bo nie wiem, jak tutaj kranik trzyma. O, ogólnie o, taki elegancki Chińczyk. No nie wiem, co mam więcej powiedzieć na ten temat, no. No tak, przyspiesza solidnie, strasznie jest, wiecie, delikatne drgnięcie manetką, on już rubie. Także on nie jest elastyczny, on jest, no wariat, to jest taki typowo, wiecie, mam wrażenie, że na tor wyszaleć się, wytłuc, bo on jest dosyć twardy. Ale to, że jest twardy, to nie jest taki twardy, jak kiedyś jeździłem, pamiętam, taką 250-ką, też Chińczykiem, jakimś tam baszanem, bahanem, czymś takim. No to tam była skała, nie? Ani to nie amortyzowało, ani nic. Tutaj, to też nie jest twardy.
ale taka hopka, a hopka, ciężko to powiedzieć hopką, takie zniesienie tutaj, wiecie, jest malutkie, to na czymś takim faktycznie amortyzuje to i to bardzo dobrze. Leci się na tym elegancko, wiecie, nie wybija tyłem, nie wybija za bardzo przodem, bo tak, wiecie, na takich miękkich, typowych, wiecie, endurasach, no to tak bardziej tył lubi podbijać i trzeba z tym uważać, a tu wystarczy gaz odkręcić, nie trzeba się wybijać nawet, dupsko podnieść i on sam leci. Też mówi się, ja nie umiem na krosach jeździć, więc mój pokaz to nie jest jakiś rewelacyjny, nie uczcie się. Ile taki sprzęt kosztuje, na pewno zapytacie, nie? No bo wiadomo, no, pieniądze się rozchodzi. No na pewno jest to tańsze niż KTM i to dużo tańsze. A ile mniej więcej kosztuje? Bodajże około 16 tysięcy za nową sztukę albo 18 tysięcy, już nie pamiętam. Sami możecie sobie sprawdzić, piszecie sobie Diabolini 300. Nie wiem, czy jest to jakiś model dodatkowy, bo to sobie wiecie, okleina jest, nie? To nie wiem, jaki tam jest dokładny model. Tu coś pisze, nie wiem, jak to się rozszyfrujecie. Dobra, chyba w tę stronę w ogóle. Zuma V. No, a jak się rozszyfrujecie, to sobie znajdziecie. Wy tam potraficie poszukać. No, także jak za takie pieniądze, to kurde, no, do wytuczenia się. Wiecie, tak, ja tu mam kawałek łąki. Kiedyś była próba dzielności konika polskiego, więc tu jest troszkę nadwyjeżdżone. Wiecie, to sobie mogę pośmigać, tak? Antony, na jakimś torze. No to czymś takim naprawdę wymęczysz się człowiek, bo no ja tutaj 2 razy, 3 razy przejechałem, wiecie, ręka już dygocja, bo jest po prostu zmęczona, nie? Bo ten aparat tutaj, telefon, też mam dygocę nim. No ale co, no jak to wygląda? No tarcza z tyłu, tarcza z przodu, hamulcowa, całkiem fajnie to hamuje. Też przód mógłby mocniej. W sensie, no trzeba mocniej nacisnąć, jeśli tego cyka naciskać mocniej, ale mógłby po prostu, wiecie, troszeczkę lżej pracować, tak? Czyli troszeczkę mocniej hamować. Co do prędkości, no tutaj 5. bieg, to chyba tylko 5 biegów jest, albo 6, chyba 5, tak, chyba 5 biegów jest. Na razie, no ten 5. bieg się szybko kończy, więc, znaczy tu jest taka prosta, ile tej prosty jest? Gdzie tam będzie zakręt, tak? No to ja do tego zakrętu, z tego miejsca tutaj, no to spokojnie już ten 5. bieg zamykam, tak? Znaczy, no może nie zamykam, ale już nim cisnę na wysokich obrotach, więc tutaj przełożenie jest bardzo krótkie, ale no za to radzi, no. No, na jakiś teren czy coś, to, no to musi to być maszyna, która sobie radzi. Zresztą no właściciel mówił, że z KTM-ami, jakimiś takimi sprzętami, że to sobie radzi, więc wierzę mu. Autentycznie potem, co się tym przejechałem, no to mu wierzę, bo nie ma porównania. Jakiś chiński, nie wiem, 110, chińska 125, czy mówię, nawet te 250 takie, nie? Też tym jeździłem i nie, to nie ma porównania. Do tego naprawdę silnika przynajmniej, zresztą ta rama też nie jest zła. Ale jeżeli chodzi o silnik, to nie ma porównania, no jeżeli chodzi o moc, nie? Nie wiem, ile tu jest koni, nie pamiętam, właściciel mi to mówił, nie wiem, też szukałem. Nie wiem, czy nie tylko 30 koni nawet tutaj jest, może 66 koni, już nie pamiętam. Jeżeli sobie przypomnę, albo poszukam, to wam tu wkleję. Ale do mocy jest, nie? Te 4 zabory i większa kompresja, no robią robotę, nie? To zresztą słychać, jak to się wkręca. Czekajcie, mam paliwko odkręca, jeszcze mam pokazać, jak to się wkręca. To już mu pokazywałem, ale jeszcze raz pokażemy. Palone oczywiście na rozrusznik. Jestem hemofon ściany. A nie, jeszcze nie kładzie się na ziemi. A to czasem można. Jedynie co mi się nie podoba, jak tak jest wolno sobie chodzi i się gazu szybko doda, to robi zgasnąć, nie? No właściciel się przyzwyczaił do tego, nie chce zmian. To mu tego nie będę ruszać, ale no i się no tak to właśnie. Szybko się to zbiera, nie? Naprawdę, na obroty wchodzi gigantycznie szybko, nie? Dlatego mówię, no drgnięcie gazem. Patrzcie, to delikatnie drgnę gazem. To jest dosłownie drgnięcie.
tak mówię, dosłownie drgnięcie gazem i on już kręca się tak dużo, że mówię, na pierwszym biegu chcecie sobie zrobić, wiecie, tak, a sobie tu nawrotkę robię na przykład, to ja muszę na pół sprzęgle. Muszę sprzęgło ściskać, bo inaczej się nie da, bo tak by to wyglądała ta moja jazda, nie? Zrywa, nie? Po prostu nas zrywa. Tym delikatnym dodaniem gazu na pierwszym biegu, gdzieś tam na trzecim biegu jedzę spoko, nie? A na tym pierwszym czy drugim biegu, no to jest no niewygodnie. Dobra, bo się za długo rozgaduję. Może bym coś tu jeszcze nagram, zobaczymy, ale to już tylko telefonem. No, to tyle. Na razie, hello, yo. I do zobaczenia w kolejnych filmach.